Będzie to kilka trików, które każdy z Was będzie z łatwością mógł zrobić. Więc pierwsza. Wrócę kościu, gdzie poleci kość, tam będzie karta, gdzieś tutaj poszła. Ta karta. Ósemka pik. Przełożę. I rozsunę karty teraz. Karty są czerwone, ale jedna karta jest niebieska. Ósemka pik. Oczywiście można sprawdzić, czy nie ma jakiejś ósemki pik duplikatu. Na pewno nie ma. Karty do sprawdzenia. Teraz następna sztuczka. Mam tu talię kart. Z talii stoi, wybrałem też jakaś karta. Różka dwa let tref. I kładę ją gdzieś do talii. I daję widzowi do potasowania karty. Ktoś tasuje karty. Przełożyć można. Walet tref. Zrobimy jeszcze raz próbę. Kładę go gdzieś tutaj. Karty wyrównuje ktoś tam. Ale tref. Trzeci raz troszkę inaczej zrobię jeszcze. Teraz idę do środka talii. I karty są pasowane. W ten sposób. Przełożył karty obojętnie gdzie. Walet tref. I ostatnia sztuczka. No to trzy karty, a może więcej, zaraz się okaże. Więc tak, koło, drugie koło, i trzecie. Trzy karty, trzy koła, ale jest jeszcze krzyżyk. Pod spód kładę. Jeszcze jeden krzyżyk. Na wierzchu. Jeszcze jeden krzyżyk. Ale to nie koniec niespodzianek, bo jest jeszcze kwadrat. Kładę pod spód. Kwadrat. Jeszcze jeden kwadrat. Kwadrat, kwadrat, kwadrat. A jest tylko trzy karty. Krzyżyk, koło i kwadrat. Teraz wyjaśnienie, jak to zrobić. Pierwsza sztuczka,
A więc tak. Niebieska karta. Jak zrobić, żeby była niebieska karta jedna? Jest to bardzo łatwe. Wystarczy jedną kartę taśmą podkleić. Więc kładziemy ją pod spód tutaj, żeby było widać. Karty można rozłożyć w ten sposób. Tej nie widać. Jakaś karta ktoś wybiera, czy kości rzucić. Jest tylko as kier. I kładę ją tutaj. Jest już w przełożeniu niebieska karta. As kier. Sztuczka prosta, łatwa. Następna. Tutaj bieram jakąś kartę. Na przykład walet tref, nie? Jest wybrany. I karta jest do środka. Może to ja, mogę ja, może wisto kłaść. Zawsze będzie, wezmę waleta. Tak, waleta wezmę. Ktoś potasuje. Przełoży walet. Nie musi przekładać, też wezmę waleta zawsze. Bez przekładania nawet. Jak to zrobić? Więc ta karta walet jest trochę inna niż pozostałe. Oczywiście można to zrobić nawet z zwykłą kartą inaczej, ale to jest łatwiej po prostu zrobić. Nikt się nie domyśli, bo karty są właściwie prawie jednakowe. Z tym, że walet jest jakieś pół milimetra większy od pozostałych kart. Więc troszkę wystaje, minimalnie. Kładę go do środka. To troszkę widać. Tu wyrównuję, żeby nie było widać. I z tej strony od siebie biorę i walet będzie zawsze. A przy okazji powiem jeszcze takie dwa triki z tym waletem, przez jedną kartą można zrobić w ten sposób, że walet jest na wierzchu, tylko tak jak ja zrobiłem, bierzesz tylko tą kartę, nie? Tutaj, jak jest na wierzchu, taki trik jest, że mówisz do widza się mówi, przełóż karty, nie? Leżą dwie karty. W ten sposób na wierzchu je wkładę, tu przełożę i wkładę szybko, żeby to zrobić. I jest tutaj. A widz przykładał, gdzie chciał przykładał. Chodzi o to, że jak szybko zrobi, to widz nie myśli o tym, że karta była na wierzchu, na tej części górnej, tylko jak to się stało, że zostały przełożone w tym miejscu właśnie. Gdyby ktoś się dobrze przyjrzał, to walet jest inna karta, czy walet jest na wierzchu, nie? I kładę. Im wolno to robił, to widać, że raz jest na spodzie, tylko na wierzchu, nie? Ale jak zrobisz to szybko, to by przełóż do kogoś, nie? Przekłada, to przełożyłeś, tu jest karta. Teraz jeszcze taki jeden trik też jest, karta jest na wierzchu. Król kier, nie? I karty przekładam, nie? I mówi stop, stop gdzieś karta, ta ostatnia, nie? Nie wiadomo, jaka to była karta, a król kier jest pod spodem. Gdyby ta była dalej, była trójka, byłaby tref. Gdyby to była czwórka, tref. Jak to zrobić? Więc tak, to jest czwórka, karo. Więc biorę karty, szybko przekładam tę kartę tutaj pod spód. Początku normalnie, jak mi przekładam i karty leci, nie? Mój stop na tej karcie, nie? Niby ostatnia karta. Ostatnia karta jest cały czas czwórka karo. Profam i czwórka karo. Obojętnie gdzie się zatrzymał, bo mi pokazuje, że gdyby było dalej, byłby król kier. Gdyby to było tutaj, byłaby czwórka tref. I teraz ostatnia sztuczka już z tymi kartami, a więc tak. Trzy karty, bo jakieś takie, nie? Mogą być trzy. O, kółko, krzyżyk i kwadrat. Biorę. Pokazuję, że jest kwadrat. Kładę pod spód. Drugi kwadrat pod spód. I z wierzchu biorę kartę. I jest też kwadrat. Pokazuję, że są trzy kwadraty.
Ale jest jeszcze taka karta, więc jak to zrobić? Karty mogę pomieszać obojętnie jak. Bierze się dwie karty. Ktoś nauczy się, że dwie karty. Jak to zrobić? Znaczy albo wziąć tutaj w ten sposób, albo w ten sposób, żeby dwie, żeby nie było widać, żeby nie brać tak o. Nie było widać tego, więc dwie karty biorę. Pokazuję, że jedno kładę tutaj, to tutaj rzucam, o jest. I kładę pod spód kwadrat, a tu jest koło. Wydaje się, że koło położyłem, więc jeszcze jedno koło kładę. Każdy widzi, że dwa koła są. Biorę teraz najtrudniejsza część jest. Biorę dwie karty, od spodu koło biorę, w ten sposób. Tą kartę się cofa troszkę z góry, środkowo do tyłu, a tutaj przytrzymuję, w ten sposób wyrównuję. O, tu palcem przytrzymuję. I wtedy biorę dwie karty, tutaj. W ten sposób to się robi. I dwie karty wtedy biorę. No, trzeba uważać, żeby po prostu się nie... Można zrobić bez tego, nie? Jak ktoś ma w prawej, nie? To od razu dwie karty można wziąć. Bez tego cofania. O. Ale z początku lepiej sobie... Jest pewniejszy po prostu, żeby się nie rozpadły karty, tak? O. Dwóch kart nie było widać. Więc tak. Dwie karty. Koło jest. Pod spód kładę to, a koło jest tutaj. Jeszcze koło pod spód kładę, niby dwa koła pod spodem. I teraz biorę to i koło też biorę. I teraz pokażę, żeby trzy było, więc koło to jest tutaj, nie? Więc biorę koło. Koło trzy koła pokazuję. A tu jest, mam dwie karty, te inne mam. Więc koło już jest tutaj. I znów powtarzam, biorę dwie karty. Niby kwadrat. Biorę, kładę koło. Mówię, że kwadrat kładę, każdy widzi. Jeszcze jeden kwadrat kładę i to samo powtarzam. I znów. Trzy karty. I na końcu jeszcze już będzie już krzyżyk, nie? Też dwie karty. Pod spód kładę kwadrat, krzyżyk i w drugi kładę. Krzyżyk. Pokazuje, trzy jest, a później trzy karty. Miało być dziewięć kart. No cóż, jakby jakieś pytania były, to oczywiście chętnie odpowiem. Z mojej strony było tyle na dzisiaj. Zapraszam Was za komentarze na Facebooku. Link w opisie. Trzymajcie się krótko. Cześć.